Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościox.pl, a nawet goście. Krzysztof Puda i Krzysztof Puda. Krzysztof Puda, lekarz, pediatra, lekarz rodzinny i Krzysztof Puda, artysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witamy. Witamy. Będziemy rozmawiać o szczepionkach. To przejdźmy do rzeczy, bo to jest temat główny. Po co szczepimy dzieci, panie doktorze? Szczepimy dzieci przede wszystkim, żeby im pomóc łatwiej i bezpieczniej znieść choroby zakaźne. Choroby, które u małych dzieci, niemowlaków, noworodków są dla nich bardzo groźne. Dlaczego? Dlatego, że w tym okresie układ odpornościowy jest bardzo słabo wykształcony i bez szczepień, bez tej dodatkowej naszej pomocy, te małe organizmy mogłyby sobie po prostu nie poradzić z tymi zakażeniami i mogłyby ciężko przechorować choroby, a nawet niestety mogłyby się te choroby czasami skończyć zgonem. A co jest w szczepionce? Co to jest szczepionka? Ustalmy taki skład ogólny. Oczywiście. Taka definicja powszechna. Szczepionka to preparat, który zawiera antygen, substancję powodującą mobilizację sił obronnych w organizmie do wytworzenia przeciwciał. Przeciwciała te reagują bronią z nasz organizm przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. I mamy kalendarz szczepień. Szczepienia są obowiązkowe. Mamy bilans tam, prawda, w określonej dobie, w określonym miesiącu są odpowiednie szczepienia. Tak. Jakie dzieciom szczepienia są podawane na początku? Jakie szczepienia są podawane? Zaraz po urodzeniu, w pierwszych dobach po urodzeniu na oddziale noworodków, dzieci są szczepione już szczepionką przeciwko gruźlicy, tak zwaną szczepionką PCG, i szczepionką przeciwko WZW, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby. Później już w ramach poradni rozpoczyna się cykl szczepień szczepionkami przeciwko tężcowi, krztuścowi, błonnicy, szczepionkami przeciwko polio, szczepionkami przeciwko pneumokokom, to jest bardzo ważne i niezbędne szczepienie, szczepionkami przeciwko odrze, śwince, różyczce. Według kalendarza szczepień w odpowiednim wieku dziecka rodzice po wcześniejszym ustaleniu terminów poradni przychodzą z dziećmi i poddawane są dzieci kolejnym szczepieniom. Wymienił pan doktor kilka chorób. Polio, odra, ospa to są już choroby, których nie mamy. Czy dzięki temu możemy powiedzieć, że szczepionki to jedno z lepszych sposobów na uniknięcie chorób albo dobrodziejstwo medycyny? Jak najbardziej. Nie ma tutaj w tym określeniu i sformułowaniu przesady. Moim zdaniem szczepionki to jest dobrodziejstwo, to jest wielki sukces medycyny, to jest wspaniały lek, który możemy podać naszym dzieciom, możemy podać sobie, żeby uniknąć powikłania chorób, groźnych powikłań, a nawet i zgonu. I oprócz szczepień obowiązkowych są też szczepienia zalecane, nazwijmy to tak. Tak. Szczepienia zalecane, które są też bardzo istotne, nie są jak gdyby w obowiązkowym kalendarzu szczepień, ale warto się szczepić przeciwko tym, szczepić tymi szczepionkami zaleconymi i tutaj wśród nich można wymienić, jeżeli chodzi o dzieci, szczepionki przeciwko rotawirusom w pierwszych tygodniach życia, dalej szczepienia przeciwko meningokokom, szczepienia przeciwko grypie. Dzieci już po ukończeniu 6 miesiąca życia mogą zostać zaszczepione przeciwko grypie, tak samo jak i starsze dzieci i dorośli. Wśród takich szczepień, które są zalecane, warto wspomnieć o szczepieniu przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. To szczepionka jest, która chroni przed powikłaniami po ukąszeniu przez kleszcze, a rozpoczyna się sezon i tych ukąszeń już jest coraz więcej. Te szczepienia zalecane są dzieciom, ale także może i przede wszystkim pracownikom, leśnym, leśnikom. Jest też ważne szczepienie przeciwko grypie, o którym mówiłem, w tej grupie seniorów, naszych starszych pacjentów, bo ono też bardzo dobrze chroni te organizmy, które podobnie jak w przypadku małych dzieci, a w przypadku już tego wieku podeszłego, nie są chronione wystarczającymi mechanizmami immunologicznymi. Wiele przyczyn powoduje to, że infekcja grypą czy infekcja pneumokokami
może skończyć się tragicznie, może skończyć się śmiercią. W tym przedziale wiekowym pacjentów seniorów, pacjentów powyżej 65 roku życia. Także jak najbardziej tutaj też są zalecane dla tej grupy wiekowej szczepionki przeciwko grypie, jak wspomniałem, i przeciwko pneumokokom. A czy w Pana towarzystwie, wśród znajomych, wśród rodziny, czy zaleca Pan właśnie te szczepienia, na przykład przeciw grypie albo te inne, o których Pan wspomniał? Jak najbardziej. Jestem orędownikiem szczepień przeciwko grypie. Krzysiu może potwierdzić, swoje dzieci, ale i rodziców od lat szczepię z bardzo dobrym efektem. Nie przechodzimy tego wirusa ciężko. Jeżeli już jest jakieś zachorowanie, to przebiega w sposób bardzo łagodny. Pozwolę sobie też dać przykład mojego ojca, który przez wiele lat bardzo ciężko przechodził grypę, a jest też człowiekiem schorowanym po kilku zawałach z cukrzycą. Od kiedy zacząłem go szczepić szczepionką przeciwko grypie i szczepię rodziców też co roku, to ten problem zniknął. Nie choruje, nie pamiętam, kiedy był, że tak powiem, poważnie chory, kiedy miał infekcję taką wirusową, grypową czy grypopodobną. Bardzo dobrym przykładem są też moi pacjenci w poradni, gdzie pracuję, szczególnie ci pacjenci, powiedzmy 65+, którzy widząc skuteczność szczepionki przeciwko grypie, widząc to dobrodziejstwo, w okresie, kiedy zaczynamy szczepić, czyli gdzieś od połowy września, sami już dzwonią i proszą, pytają, panie doktorze, kiedy możemy się zaszczepić przeciwko grypie. Także to bardzo dobrze świadczy o samej skuteczności tego szczepienia. Ja też myślę, że mogę tu poświadczyć. No właśnie chciałem zapytać ciebie, czy tak faktycznie jest? Czy chorujesz na grypę, czy może łagodniej ją przechodzisz? Jak to wygląda u ciebie? Medycyna to nie jest jakby moja działka, ale no jako syn lekarza no mam styczność z tymi tematami na co dzień. No i szczepię się regularnie, tata mi zawsze o tych szczepieniach przypomina i szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym jakoś mocniej chorował, czy nawet ostatnio nie pamiętam żadnych przeziębień, żebym przechodził. No także myślę, że na pewno nie ma się czego obawiać i można się śmiało szczepić i przede wszystkim ufać specjalistom w tym temacie, a nie opierać swojej wiedzy na jakichś tam fake newsach, których teraz jest niestety dość dużo w internecie. No niestety tak. Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym ufaniu specjalistom, o słuchaniu ludzi, którzy w danej dziedzinie mają jakieś zdanie, ono jest poparte doświadczeniem, wiedzą i jakimś autorytetem naukowym. Więc myślę, że to bardzo ważne, co powiedziałeś. Tak, żeby słuchać teraz osoby, które jednak są lekarzami, którzy no, zajmują się tym, tak jak właśnie twój ojciec. Ja co prawda nigdy nie szczepiłem się na grypę, ale może faktycznie jakoś po tej rozmowie zostanę przekonany. Czyli no teraz wiadomo, że nie ma szczepień na grypę, bo teraz nie mamy sezonu, ale ciekawe, czy będzie więcej osób w tym sezonie jesiennym, którzy będą chcieli się zaszczepić. Jak pan doktor myśli? Czy sytuacja z COVID-em wpłynie jakoś na ewentualność, na ewentualną większą zaszczepialność? Ja sądzę, że tak, dlatego że no świadomość moim zdaniem większej części społeczeństwa jest tutaj właściwie ukierunkowana na tą profilaktykę zdrowia i większość jednak, mimo tym wszystkim fake newsom, tym ruchom, o których Krzysiu mówił, jest zdecydowana dbać o swoje zdrowie i także poprzez tą profilaktykę szczepień. Tym bardziej, że jeszcze warto tutaj powiedzieć, że wirus grypy i koronawirus są spokrewnione, to należą do tej samej grupy wirusów oddechowych i na pewno szczepienie przeciw grypie uodparnia nasz organizm, a myślę, że może także uodparniać i przynajmniej częściowo chronić przed innymi wirusami oddechowymi, w tym przed koronawirusem. Także mam nadzieję, że ta wyszczepialność przeciwko grypie w tym sezonie, który się rozpocznie gdzieś od września, będzie większa, będzie zdecydowana większa. Zresztą takie zdanie też ma pani profesor Lidia Bryda, która jest orędowniczką od lat szczepień przeciwko grypie i też sądzi w jednym z wywiadów, które z nią czytałem, że to szczepienie przeciwko grypie może też pomóc i w jakimś stopniu działać profilaktycznie przed zakażeniem koronawirusem.
A bardzo ciekawe, co pan doktor powiedział. Ciekawe też, czy na przykład to, że byliśmy szczepieni na gruźlicę, że jest obowiązek szczepienia na gruźlicę, czy to koreluje jakoś z zachorowaniami na COVID albo później na ewentualny przebieg, ale to chyba jeszcze nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć. Myślę, że nie. Przynajmniej ja się nie spotkałem jeszcze z takimi badaniami, natomiast no jest to wszystko ciekawe. Sam fakt tutaj tego, że dzięki szczepieniom opanowaliśmy wiele chorób, między innymi także tą zapadalność na gruźlicę, jest kolejnym dowodem skuteczności szczepień. Jako lekarz praktyk, pracujący już ponad 30 lat w zawodzie, pamiętam, że w niedalekiej jeszcze przeszłości były w kalendarzu szczepień 3 dawki szczepienia przeciwko gruźlicy. Ta, która jest do tej pory w okresie noworodkowym, ale i dawki przypominające w wieku 7 lat i 18 lat. Dzięki dużej wyszczepialności można było zredukować dawki szczepionki przeciwko gruźlicy tylko do tej jednej dawki. Nie potrzeba już w tej chwili, w tym stanie epidemiologicznym, jakie mamy, jeżeli chodzi o gruźlicę, doszczepiać z tymi kolejnymi dawkami. Czyli zmierzając do końca naszej rozmowy, warto powiedzieć chyba jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. To znaczy nie mamy się czego bać, jeżeli chodzi o szczepienia i z nadzieją w przyszłość patrzeć na ewentualne szczepienie przeciwko COVID-owi. Mam nadzieję, że ono jakoś niebawem za rok będzie właśnie dostępne. Może tutaj też niebawem. To jest bardzo dobre sformułowanie, bo sam proces produkcji nowych szczepionek, ich wytwarzania, to jest proces wielokierunkowy i wieloletni. Po takim pierwszym etapie badań molekularnych, później są badania skuteczności samej szczepionki przeprowadzone na zwierzętach, badania farmakologiczne, które dotyczą dawki szczepionki, sposobu podania, ewentualnych działań ubocznych. Ostatnim etapem jest etap już badań klinicznych i no samo to wskazuje, że ten proces musi być zachowany i pewno gdzieś podświadomie chcielibyśmy, żeby już ta szczepionka przeciwko COVID-owi była. Natomiast ja osobiście bałbym się w tej chwili zaszczepić taką szczepionką, która z wielu względów może nie być w pełni skuteczna i w pełni bezpieczna. Ale jak najbardziej liczę na to, że ta szczepionka zostanie opracowana i być może w przyszłym sezonie będzie pomocą w walce z wirusem. No, też tutaj w tym klimacie, w tym czasie, który mamy teraz w pandemii koronawirusa, no możemy zobaczyć, co by się działo na świecie, gdyby szczepień nie było. Tak. Koronawirus poprzewracał nam życie do góry nogami, a to jest tylko jedna z chorób. Wiele chorób zakaźnych dzięki szczepieniom już zostało opanowanych, chociażby ospa prawdziwa, zostało opanowane polio, tak jak mówiłem, już została częściowo opanowana gruźlica. Także to też świadczy o skuteczności szczepień i o dobrodziejstwu tej profilaktyki. Bo pamiętajmy, że szczepiąc się, chcemy mieć tak zwaną stadną odporność, prawda? Tak. Im więcej osób się zaszczepi, tym lepiej. To znaczy te osoby, które się nie chcą szczepić, bo uważają, że choroby nie ma, no nie ma tej choroby, dlatego że większość się zaszczepiła. O, tak, prawda? O tej odpowiedzialności i o tej odporności stadnej warto jeszcze wspomnieć na koniec. Oczywiście, że tak. I mamy taki przykład choroby bardzo kiedyś popularnej w cudzysłowie, ale zbierającej duże żniwo, myślę o oczy. Dzięki doskonałej wyszczepialności, powiedzmy jeszcze 10 lat temu, nie było problemu o chorych i choroby tej, która niestety zaczyna znowu się pojawiać, a to przez to, że w wielu krajach też i naszych ościennych no, zaniechano tych szczepień, czy wiele, wiele procent niestety i wśród naszych polskich dzieci, gdzieś przeglądałem ostatnie badania, 5% dzieci jest nieszczepionych. No to jest sygnał niepokojący. Sygnał niepokojący i to już pokazuje, że jest wzmożona zachorowalność przeciwko oczy. Wzmożona zachorowalność na oczy. Tak, czyli pamiętajmy o tych szczepieniach, nie bójmy się. No i ja myślę, że w sezonie tym wrześniowym, we wrześniu pojawi się po prostu się zaszczepić na grypę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Gośćmi byli Krzysztof Puda senior i Krzysztof Puda junior. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.